Seweryn Durczok, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Gość Dnia. A naszym gościem jest pan Łukasz Kochut, europoseł. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Panie Łukaszu, na dobry początek pierwsze pytanie a propos metanu, z którego został podwyższony tam ilość z 0,5 do 5 ton metanu na 1000 wydobywanych kilogramów. Na 1000 ton. Czy to jest dobre rozwiązanie? Czy realistyczne? Czy w ogóle jesteśmy w stanie w ten sposób to ująć? Tak, to jest dobry, racjonalny kompromis, nad którym pracowałem przez kilka ostatnich tygodni w Parlamencie Europejskim, na tym moim wycinku. To rozporządzenie metanowe w tym pierwszym kształcie byłoby tragiczne dla... No tak, bo to by w sumie było zamykało wszystkie gdzieś tam drogi tak naprawdę. Wszystkie kopalnie na Śląsku do 31 roku byłyby zamknięte ze względu na właśnie emisyjność metanu. No i na to nie mogliśmy się zgodzić i ja też nie mogłem się na to zgodzić, pomimo że jakby rozumiem proces transformacji energetycznej, który jest potrzebny w skali Europy, ale nie na to się też umawialiśmy i umawialiśmy się na 49 rok z Komisją Europejską. Ja też o tym mówiłem w mojej kampanii wyborczej i nie rozumiałem tego rozporządzenia, dlaczego ono było właśnie w takim radykalnym kształcie, które zamykałoby kopalnie na Śląsku i w zasadzie pozbawiałoby wszystkich górników na dole miejsc pracy. Więc ja w pewnym momencie, jak zobaczyłem, że przez te półtorej roku polski rząd nie zrobił w tej sprawie nic i europosłowie PiS-u przyszli do nas z prośbą, żebyśmy po prostu pomogli. I ja to szanuję, naprawdę, bo to tak powinno wyglądać. Znaczy, my powinniśmy jakoś współpracować w tak ważnych sprawach dla regionu. I ja rozpocząłem swoją krucjatę przeciwko temu rozporządzeniu. Spotkałem się z kilkunastoma europosłami z mojej frakcji politycznej, nie tylko z mojej, też taką posłanką zieloną, która była głównym jakby prowadzącym to rozporządzenie w parlamencie. I powoli po kolei ich przekonywałem, dlaczego to jest błąd, dlaczego Górny Śląsk sobie z tym po prostu nie poradzi. A jako, że rzeczywiście Niemcy głównie byli tutaj stroną, z którą negocjowałem, to oni to rozumieją. Dlatego, że po pierwsze mają pewien sentyment do Górnego Śląska. Po drugie, no ja ich po prostu wszystkich dobrze znam. Zaprosiłem ich wcześniej też na spektakl, mianują Michanka. Mam z nimi dobre relacje osobiste. Zwłaszcza z Jensem Geierem, który był takim głównym negocjatorem z mojej frakcji politycznej. I udało się ich przekonać do tego podniesienia tych widełek o 10 razy. To jest bardzo dobry wynik. I to nie jest na kopalnię, co ciekawe, tylko to jest na operatora. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że większość, wszystkie kopalnie są uratowane, bo ten oni sobie w tym operatorze po prostu poumieszczają te poszczególne kopalnie, nawet które mają większą emisyjność metanu i wszystkie miejsca pracy są uratowane. Oczywiście do tego procesu transformacji energetycznej, który oczywiście i tak jest w tle. Druga rzecz, którą się udało wynegocjować, miała być takie ogromne kary za emisyjność metanu. No więc właśnie, że ta kopalnie, które będą emisować taką ilość metanu, no będą niestety, ale zobowiązane do zapłaty kary tak naprawdę, nie? Tak, zmieniliśmy ten zapis, ja na to mocno nalegałem, żeby to były opłaty, które będą wracały do operatora i za te pieniądze kopalnie będą inwestowały na przykład w odpowiednie instalacje odmetanawiające, więc to też jest sukces. No i trzecia rzecz, derogacja na węgiel koksujący, czyli JSW tutaj akurat w tej sprawie najbardziej byłoby poszkodowane, gdyby te przepisy weszły w życie i udało się rzeczywiście, jako że węgiel koksujący jest takim materiałem kluczowym do produkcji stali wykorzystywanym, to udało się przekonać partnerów z Unii Europejskiej, że węgiel koksujący musi być z tego rozporządzenia niejako wyłączony. Więc no, to jest sukces na pewno. Oczywiście pytanie, dlaczego to my, posłowie opozycji, musieliśmy to robić, negocjować i przekonywać partnerów, ale to już zostawmy, bo pan Jacek Sasin ostatnio kłamał w żywe oczy, że my w ogóle nie pomagaliśmy, a tak naprawdę europosłowie przyszli po naszą pomoc właśnie, żeby to się udało. Ale ja się bardzo cieszę, że mogłem pomóc, dlatego że jak pan pewnie wie, moja mama była wieloletnią dyrektorką tutaj Tygla w Rybniku, co prawda już nie żyje, ale wykształciła wiele pokoleń górników i jest to trochę dla mnie też takie, może nawet zadośćuczynienie za niektóre słowa, które padały w przestrzeni publicznej, zwłaszcza ze strony Roberta Biedronia, że zamykamy kopalnię do 35 roku. Ja mówiłem mu, Robert, nie, do 50, bo po prostu my sobie na Śląsku nie poradzimy. No tak, bez tego. Bez tego, tak, bo my musimy przejść tą transformację, my musimy dostać pieniądze z Unii Europejskiej, my musimy te fundusze w końcu dostać, one są zablokowane. Rozpocząć powstawanie nowych miejsc pracy, zieloną rzeczywiście gospodarkę na Śląsku, co jest oczywiście możliwe, ale najpierw muszą być te pieniądze, najpierw muszą być nowe miejsca pracy, a wtedy wygaszajmy dopiero mogli przyjść sektor dalej. Tak, tak. Na myśli pan, że gdzieś te 5 ton, te podwyższenie tego jest tak naprawdę
myślę, że nie idealnym może rozwiązaniem, ale dobrym? Czy jeszcze będzie czegoś brakować, żeby te kopalnie pozostały nam tutaj na rynku? Pan, ja byłem w kontakcie z wszystkimi możliwymi związkami zawodowymi, z OPZZ-em, z Solidarnością, z panem Kolorzem, z kadrą. Także oczywiście najbardziej takim rozwiązaniem, które zadawalałoby wszystkim, było 8 ton na kopalnię. Ale to, że mamy 5 ton na operatora, to tak naprawdę jest 8 ton na kopalnię, dlatego że są kopalnie, które emitują więcej metanu, są niektóre kopalnie, mniej, które mniej, więc to się wyrówna. Więc tak naprawdę trochę zieloni musieli coś ugrać, ale mamy tego operatora i jakby to rozwiązuje sprawę. Oni też byli w sytuacji takiej, że wiedzieli, że to dotyka tylko i wyłącznie już polskiego, śląskiego przemysłu wydobywczego, bo ta historia Europy się potoczyła, że tylko u nas zostały kopalnie. No tak, nigdzie kopalnie. Indziej w Polsce gdzieś tam nie ma aż takiego, to będzie przemiału, tylko faktycznie... Bezpieczna była Bogdanka, bo Bogdanka nie ma takiego... że to była jedna z tych kopalń, która faktycznie by pozostała na rynku, nie? Więc ja tylko chciałem powiedzieć na koniec, że właśnie taka jest Unia Europejska, że trzeba negocjować, rozmawiać, spotykać się z partnerami z różnych krajów Unii Europejskiej, a nie walczyć szabelką i mówić tylko weto albo śmierć, bo trzeba po prostu rozmawiać i w wielu sprawach rzeczywiście można się dogadać z partnerami. To kwestia dogadania się, a podejrzewam, że to niestety, ale tam jeszcze kuleje tak naprawdę, że każdy gdzieś tam chce walczyć, a to nie tędy droga tak naprawdę, nie? Że trzeba się dogadywać. Dokładnie. I jakoś tam te postulaty z sobą. Trzeba się dogadywać, a tu rzeczywiście w tej sprawie cała opozycja w Parlamencie Europejskim, zwłaszcza ci europosłowie ze Śląska, plus związki zawodowe, które nam też pomogły i dały nam argumenty takie merytoryczne do negocjacji, plus rzeczywiście współpraca tutaj akurat z tymi europosłankami z PiS-u, które przyszły do nas po prostu po prośbie. Ale tak trzeba, w takiej sprawie trzeba po prostu ze sobą rozmawiać. Normalnie i współpracować. Jak tak, oczywiście. Przejdźmy do takiego kolejnego tematu, myślę, że stosunkowo łagodniejszego i przyjemniejszego. Ponad 500 000 ludzi godo po Śląsku. Ja wynik jest jednym z nich. Wynik z ostatniego spisu powszechnego, obiecujący wynik tak naprawdę. Czy dzięki temu Polska zacznie wspierać mniejszości etniczne? Czy to faktycznie w ten sposób może nam wyjść, że Gwara Śląska stanie się gdzieś tam językiem, który zostanie wprowadzony na edukację kulturalną? Nie będzie trzeba było się gdzieś tam tego wstydzić? Znaczy ja uważam, że nie ma gańba gadać po śląsku, to jest oca. Trzeba rzeczywiście to w końcu załatwić w Polsce, żeby język śląski był uznany za język regionalny przynajmniej, a najlepiej uznanie Ślązaków za mniejszość etniczną, bo to by z automatu załatwiało tą sprawę. Jednocześnie mielibyśmy pewne też prawa, jeśli chodzi o właśnie wspieranie kultury, wspieranie też polityczne. Tym bardziej, że to są wyniki, że osoby same do tego się przyznały, nie zostały pod jakimś tam nadzorem. Tak. Zapisz proszę tutaj Gwarę Śląską. Nie, no dokładnie. To sami to z był bardzo wyszli, trudny nie? spis też, bo to był spis, po pierwsze Ślązacy zostali zepchnięci do kategorii inne, pomimo tego, że byli w poprzednim spisie największą mniejszością etniczną i najwięcej ludzi godało właśnie w tym języku pozapolskim, to rzeczywiście zostaliśmy zepchnięci. To był bardzo trudny spis, a mimo to 500 000 ludzi się zadeklarowało jako Ślązaków, jako mniejszość etniczna i jako tego, że używają język śląski. I to jest chyba najwyższy moment, żeby to właśnie w końcu załatwić. I ten wynik spisu ja też będę oczywiście wykorzystywał w Warszawie zawsze w rozmowach z liderami politycznymi do takiego oręża, którym będę mówił, że zobaczcie, tu macie 500 000 ludzi, którzy mówią w innym języku, którzy chcą tego zalegalizowania bycia Ślązakami, zalegalizowania godania po śląsku i zróbcie w końcu coś z tym, bo Polska jest pojemna i przecież to nie jest, że jesteśmy jakimiś separatystami, po prostu my mamy pewne swoje odmienności kulturowe, etniczne, językowe i chcemy po prostu czuć się dobrze u siebie i chcemy, żeby właśnie odczarować w końcu ta śląsko-gotka, bo to nie jest nic dziwnego. No, w każdym normalnym kraju europejskim mniejszości etniczne i języki regionalne są uznawane. Są przez to faktycznie, żeby gdzieś tam każda z osób, która mieszkała w Polsce, nie czuła się pominięta w ten sposób, czy mniejszości, które są etniczne, są zawierane w Polsce, istnieją, ci ludzie dobrze się mają, nie są w żaden sposób poszkodowani. No, tylko pytanie właśnie, czemu u nas takie coś jest. Kaszubom się udało, bo język kaszubski został zalegalizowany, Donald Tusk do tego doprowadził. Ja jestem w kontakcie z wszystkimi liderami polskich opozycyjnych, demokratycznych partii politycznych i mam poczucie, że ten język śląski już jest, jakby przedostał się do tego mainstreamu politycznego i że to jest temat na pewno na przyszłą kampanię. I że jest po prostu zgoda na uznanie języka śląskiego. Ja chciałbym to trochę rozszerzyć, bo chciałbym, żeby rzeczywiście Ślązacy byli uznani za mniejszość etniczną. To by rozwiązało sprawę. Mamy
jako Śląsko-Sztama pan Rafał Rzepka przygotował taki projekt ustawy o właśnie o uznaniu Ślązaków za mniejszość etniczną. Poseł Kopiec to będzie składał do końca tej kadencji polskiego Sejmu, więc chciałbym, żeby tutaj sprawdzić też, czy opozycyjne siły są w stanie za tym zagłosować, a ja tam na pewno będę robił swoją robotę. Bo jak tylko przyjeżdżam do Warszawy, a często przyjeżdżam jak jest Sejm, bo mogę jako europoseł może nie brać udziału w obradach, ale bywać w Sejmie, to często robię konferencje prasowe o tej sprawie, spotykam się z różnymi politykami, z Donaldem Tuskiem też na ten temat rozmawiałem, z liderami lewicy rozmawiam. Także mam poczucie, że tą robotę trzeba robić. No i w Parlamencie Europejskim też nagłaśniam sprawę, bo to też jest potrzebne, żeby ta sprawa gdzieś tam na salonach brukselskich wybrzmiewała. Jak zrobiłem ten spektakl, mianują Miechanka w Brukseli, to proszę mi wierzyć, 200 osób płakało nad historią Śląska. I później dostałem bardzo wiele komentarzy, też z Warszawy, od właśnie choćby Adama Michnika, czy jakichś innych autorytetów, że to jest sprawa, którą trzeba absolutnie w końcu w Polsce załatwić, bo Polska jest wielokulturowa, tylko musi się do tego w końcu przyznać. No właśnie, co by się musiało tak naprawdę zmienić, żeby to w tym kierunku poszło? No bo rad, że mamy ten spis powszechny, z którego jasno wynika, że te osoby są, czują się Ślązakami i tak dalej, chcą to obronić, chcą, aby Śląsk został uznany tutaj jako mniejszość etniczna. Później pan wystąpienia gdzieś tam w Brukseli. Co jeszcze tak naprawdę, do czego byśmy musieli dojść, żeby to w końcu tak naprawdę zakończyć ten temat i żeby Śląsk został uznany jako ta mniejszość etniczna. Nasza robota oddolnie jest zrobiona na Śląsku. Ludzie przestali się wstydzić gadać po śląsku. W przestrzeni publicznej też pojawiają się naklejki, na przykład na urzędach. Tak. Czy to nawet oficjalne napisy, czy jakieś naklejki typu tu gadamy po śląsku, więc ta robota została zrobiona. Ja też w parlamencie gadałem po śląsku. Bo ze strony ludzi już naprawdę nie wiem, co by się musiało stać, żeby jeszcze bardziej... To jest kwestia tylko i wyłącznie dobrej woli politycznej z Warszawy. Naprawdę. Tylko i wyłącznie. To jest tylko kwestia przekonania po prostu polityków warszawskich, którzy po prostu nie są ze Śląska i boją się, że... Bo myślenie o Śląsku jest takie, że to jest jakiś oddzielny byt, który w każdej chwili może powiedzieć auf Wiedersehen, a tak nie jest, bo jesteśmy częścią Zjednoczonej Europy, jesteśmy częścią Polski i my tylko chcemy uznania naszych praw. To nie jest tak, że jesteśmy jakimiś separatystami. Separatyzmu na Śląsku nie ma. Nie ma czegoś takiego. Zresztą Śląsk jest podzielony obecnie na część polską i czeską. Nie na niemiecką. Nie ma tutaj żadnego problemu z Niemcami tak naprawdę. Więc ja mam poczucie, że to jest po prostu kwestia polityczna, jest pewna obawa. Jest też kilka na pewno polityków ze Śląska, którzy pochodzą ze Śląska, są w Sejmie, a którzy nie uznają się za Ślązaków i mają oczywiście do tego prawo. Oczywiście, no ale robią tej sprawie na pewno no niezbyt dobrze, bo z kolei mówią, że to jest jakiś wymysł, że to jest jakiś wyimaginowany język. Zresztą ostatnio pan Bronisław Komorowski w skandalicznych słowach też się do tego odniósł, powiedział, że to jest jakaś moda na wykreowanie języka śląskiego. No są jakieś bzdury, bo my tutaj byliśmy od zawsze na Śląsku. To zmieniały się państwowości, a Ślązacy tkwili w tych swoich małych hajmatach, bo po prostu są stąd. I te bycie stąd, ono nie jest do końca zrozumiane dla ludzi z Polski, dlatego że Polska przeszła ogromną migrację w międzyczasie. Ludzie ze wschodu przedostali się na zachód. Ten miks w obrębie całej Polski był spory. A my po prostu tkwimy u siebie, bo kochamy swój hajmat, kochamy Śląsk. I może to jest dla wielu ludzi w Polsce jakiś problem mentalny do zrozumienia, ale myślę, że kultura wysoka, Szczepan Twardoch, Zbigniew Rokita, te książki trafiły rzeczywiście pod polskie strzechy i coraz większe zrozumienie dla tej sprawy śląskiej. Ja też trochę się przyczyniłem tą swoją godką po Śląsku na pewno i jakby tymi wydarzeniami, które organizuje w Parlamencie Europejskim. A myśli pan, że taką zmianę już widać tak naprawdę za rogiem, że ona już tam czeka i już niebawem wchodzi tutaj do nas, czy tak? Wszystko zależy, co się wydarzy na jesieni w wyborach, oczywiście, bo ja... No tak, bo to głównie od tego, czy uzależnione, jak oni tego, tam postąpią. Tak, od tego zależy, bo to jest kwestia po prostu większości sejmowej, jeśli chodzi o uznanie języka śląskiego, czy mniejszości etnicznej. Ja widzę ogromną zmianę mentalnościową, bo jak rozmawiam naprawdę z Wodkiem Czarzastym, czy z Tuskiem, czy z, na przykład z Nitrasem, czy z Trzaskowskim, czy z Kosiniakiem Kamyszem nawet, to widzę, że oni nie podchodzą do tego jako coś właśnie wyimaginowanego, jako coś, czego nie rozumieją, tylko powoli rozumieją temat. Ja im wszystkim oczywiście dałem książkę Kaś w międzyczasie. Rozdałem tych książek 250 już, od Marka Suskiego z PiSu do Leszka Millera z Lewicy, więc ta sprawa naprawdę... Przeczytając książkę Kaś, myślę, każdy Polak rozumie już lepiej tak naprawdę sprawę śląską. Także jak te ziemie się tutaj... Jak zmieniały właśnie właściciela, jak te losy Ślązaków były mocno skomplikowane ze względu na różne wojny. Więc ja uważam, że ta zmiana wisi w powietrzu. Oczywiście no, to jest kwestia pewnie jednak paru lat, żeby to zalegalizować,
Ale ja będę naciskał, tak się składa, że moja kadencja w Parlamencie Europejskim się kończy pół roku po wyborach parlamentarnych, więc ja jeszcze mam te pół roku, gdybym się nie dostał na drugą kadencję, to będę te pół roku mocno naciskał ten nowy rząd już do podjęcia pewnych kroków. No tak, bo to kwestia też, gdy już to wejdzie, ten język etniczny i tak dalej, że trzeba raz, że jakieś przedmioty są do szkoły, dwa, właśnie tą edukację kulturalną również na ten poziom wprowadzić. Ciekawe, jak to faktycznie gdzieś tam by mogło. Moim zdaniem symbolicznie fajnie by było, jakby w miastach po prostu śląskich byli śląscy bohaterowie przestrzeni publicznej. Tak jak u nas w Rybniku się to udało z Kazimierzem Kucem, dzięki mojej inicjatywie, ale także dzięki zgodzie pana prezydenta Rybnika. Tak uważam, że w każdym mieście śląskim po prostu powinniśmy odkłamywać tych bohaterów i nie potrzebujemy jakichś placów wyzwolenia, tylko potrzebujemy placu tragedii górnośląskiej, bo taka była historia śląska. Nie było wyzwolenia, tylko była tragedia górnośląska. Potrzebujemy Kuca w przestrzeni publicznej, potrzebujemy śląskich noblistów, których jest masę. W Żorach urodził się Otto Stern, mało kto o tym wie. Mówmy o tym, bo to jest fajna historia, to jest właśnie wielokulturowość, to jest Europa, to jest zjednoczona Europa właśnie na takim małym kąsku ziemi, jakim jest właśnie Górny Śląsk. No tak, pomysły są i tak dalej, które z pewnością widać. Kolejnym pomysłem są również samochody elektryczne, które gdzieś na przestrzeni kilkudziesięciu lat podejrzewam, że mogą zdominować samochody tutaj napędzane, czy tam benzyną, czy dieslem. Jak tutaj pana to się zapatruje? Ja wiem, że właśnie ostatnie tutaj, może nie wybory, ale głosowania, był pan przeciwko takim zmianom, jak dobrze pamiętam. Tak, nie zagłosowałem za tym prawem, dlatego że pomimo tego, że uważam, że cały pakiet Fit for 55 to nie jest nic złego jako całość, to uważam, że ludzie powinni mieć wybór. No więc właśnie, to jest druga sprawa, że nie tylko nakierujmy się na jedno rozwiązanie, tylko zróbmy tak, żeby osoby te, które chcą, no niech mają sobie tutaj samochód elektryczny, natomiast ci, którzy nie chcą, niech też mają drugą stronę medalu, żeby po prostu mieć wybór pomiędzy tym, nie? Tak, doprecyzowując, to mówimy o 35 roku w kontekście rejestracji nowych pojazdów. Tak. To znaczy nie jest tak, że wszystkie pojazdy spalinowe pójdą w WEG, nie? To nie będzie tak. One będą oczywiście dopuszczone do jazdy i tak dalej. Ja kupić myślę, używane będziemy mogli samochody spalinowe, używane, tak? Nie nowe, tak, tylko używane tylko będą używane. Mogły być też zarejestrowane. To chodzi tylko i kwestia o nowe pojazdy i ja w tej sprawie jestem, ja nie zagłosowałem za tym zakazem, dlatego że uważam, że ludzie po prostu powinni mieć wybór i to i tak pójdzie w tym kierunku, bo po prostu przemysł narzuci rozwiązania rynkowe, znaczy pewnie samochody elektryczne mocno stanieją, benzynowe zostaną w tej samej cenie i ludzie będą chcieli mieć elektryka, dlatego że on jest po prostu, on będzie tańszy w utrzymaniu, także tak będzie. Natomiast, bo paliwa kopalne się wyczerpują, ceny benzyny idą do góry, tak to jest dalej. Naturalna kolej rzeczy, natomiast nie uważam, że powinniśmy jako Unia Europejska kogoś przymuszać do czegokolwiek. My powinniśmy dawać wskazówki, zrobić pewien klimat legislacyjny do tego, żeby ludzie chcieli mieć elektryki, które są bezemisyjne, ale nie powinniśmy nikogo do tego przymuszać. Ja za tym nie zagłosowałem. Na początku była pewna presja polityczna na mnie, żebym zagłosował, bo moja grupa polityczna na tym zagłosowała, ale ja po prostu się od tego odciąłem, powiedziałem, że nie będę z tym głosował, dlatego że ja kocham wolność i uważam, że nawet jeżeli pójdziemy w tym kierunku, a pójdziemy na pewno, to ludzie po prostu powinni nie być przymuszani, tylko sami po prostu tą decyzję powinni podjąć. Ja podejrzewam, że ludzie właśnie też boją się takich diametralnych zmian, które gdzieś na tych przestrzeni kilkudziesięciu lat mogą się pojawić. No, że brak im takiej może wyobraźni, że jak to z samochodem elektrycznym takie dalekie odległości, no mówimy tutaj na przykład o wakacjach, gdzieś tam wybrniemy, nie wiem, przejazd dookoła świata samochodem. I pytanie, co dalej? No stacje benzynowe no teraz są wszędzie, po jakimś tam czasie powstały wszędzie. Podejrzewam, że tutaj te stacje do ładowania tych samochodów elektrycznych też z czasem będą powstawać. Na ten moment jest to abstrakcja dla wszystkich osób tak naprawdę, nie? Którzy myślą, że samochód elektryczny jest tylko i wyłącznie takim może luksusem, wersją premium dla gdzieś tam ludzi zamożnych, którzy gdzieś tam bardziej w tym kierunku idą i nie potrafią za bardzo sobie tego wyobrazić. To prawda i to jest to prawda, co pan redaktor powiedział. Wydaje mi się, że jakby po pierwsze jest tak, że to prawo, bo ono zostało przegłosowane przez parlament, wróciło teraz do Rady, czyli szefowie państw i
Komisja Europejska będą na ten temat dyskutować. Jeżeli to przejdzie przez ten tak zwany trilog, to będzie jeszcze tak zwana weryfikacja po 3 latach. Więc ja się tutaj naprawdę nie obawiam niczego, dlatego że rynek to zweryfikuje. Nie będzie tych, w niektórych krajach, na pewno w Polsce na chwilę obecną nie mamy tych miejsc do ładowania aż tylu. To jest problem. Nie? To jest problem. I uważam, że ta weryfikacja będzie przesuwała ten termin. To jest kwestia na pewno kilku dekad i wtedy możemy o czymś takim porozmawiać. Natomiast druga rzecz, o której pan powiedział, ona jest bardzo ciekawa, rzeczywiście problem z taką trochę dezinformacją, a trochę też jakby z taką właśnie, no trochę z populizmem, który króluje obecnie w polityce, bo łatwo jest wyciągnąć taki jeden właśnie szczegół z legislacji o samochodach i straszyć ludzi. Nie straszmy ludzi, bo to nie jest kwestia straszenia, to nie jest kwestia tego, że rzeczywiście coś jest na pewno już podjęte decyzja, to jest długi proces. I Unia Europejska no nie jest głupia, nie chce nagle wylać dziecka z kąpielą i całego przemysłu europejskiego samochodowego zabić, bo to byłoby bez sensu dla Europy po prostu, nawet nie dla Polski, bo Polska nie jest producentem samochodów, tylko Niemcy są głównym producentem, czy Włosi. Więc oni sobie też nie pozwolą na jakieś rozwiązanie, które by miało zabić ich przemysł. To wszystko będzie wprowadzane naprawdę rozsądnie, ale rzeczywiście dajmy ludziom wybór, bo to jest najważniejsze. Dokładnie tak. Bardzo serdecznie panu dziękuję za rozmowę. Dziękujemy państwu za uwagę. Jeszcze przypomnę, naszym gościu dnia był pan Łukasz Kochut, europoseł. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję panu. Dziękuję bardzo państwu za uwagę i do zobaczenia.